Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać jedną rzecz, co udało się mi skonstruować. Z malutkiego silniczka, który był wykorzystany, nie wiem, gdzieś w jakimś sprzęcie RTV, zmieściłem uzwojenia, które przeniosą mi na wyjściu napięcie około 220-230 V. Strefa powielacza, uzwojenie stare zostało odwinięte, wykorzystany drucik miedziany. Nie wiem nawet jaka średnica, bo taki był cienki. No i teraz słuchajcie co, prądniczka cała będzie napędzana silnikiem, tak jak tu widzimy, parowym. Słuchajcie, wykorzystam do tego tableta do ładowania. Oryginalna ładowarka Nokii, proszę bardzo. Tu pokażę, żeby to było w całości zachowane, że tu nie ma jakiejś tam obróbki. Tu jest ta ładowarka. Zwykłe gniazdko 230 V, jednofazowe. No i pokażę wam, że ta ładowarka działa. Wepniemy ją do gniazdka. Najpierw zewnętrznego. Proszę bardzo. Weź w całości, żeby widać było. Włączamy do prądu. No i słuchajcie co, tablet zaczyna się ładować. Widać to? Widać. Wyłączam ładowarkę. Przestało się ładować. No i co, słuchajcie, silnik puszczamy w ruch i zobaczymy, czy mamy prąd do ładowania tableta, czy wystarczy. Jeszcze temperatura jest za niska. No i patrzcie. Tablet zaczął się ładować. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. I jeszcze raz. Wyłączam ładowarkę. Tablet się przestał ładować. Zniknął. Tablet się ładuje, jak widzicie. Tu na nagraniu, proszę bardzo. Tu nie ma jakichś, słuchajcie, jakichś cudów, słuchajcie, nie ma, tylko uwaga. Tu już mamy do czynienia z wysokim napięciem, gdybym się tutaj dotknął. Jeszcze raz spinamy do gniazdka. I tak to, słuchajcie, właśnie wygląda. Jak mi się uda, to wam pokażę. Kurde, gorący. Nie uda mi się, słuchajcie, bo jest gorące. W każdym razie pokażę wam jedną rzecz. Wypinam. Tablet przestał się ładować. Widzicie? Włączam jeszcze raz. Tablet zaczyna się ładować. I słuchajcie, to chodzi z silnika parowego. Nie wiem, czy to ładowanie widać faktycznie. Widzicie? Nie ma, że gdzieś tam jakaś jarożka ma prąd. Po prostu mamy własną elektrownię zbudowaną na silniku parowym. Także słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Proszę bardzo, dla wszystkich, żeby widzieli dokładnie. Także widzimy, że naprawdę to działa. Mamy, słuchajcie, elektrownię zrobioną, co prawda niewielkiego prądu, ale napięcie mamy, które w zupełności, słuchajcie, wystarczy nam, żeby naładować telefon. O, proszę bardzo, i to wszystko ładuje nam na parze wodnej. Także jeszcze raz
Dałoby się, jakbym miał śmiatkę, bym wam pokazał. O. No, jeszcze się ładuje, mimo że zwalnia. No i już przestał ładować. Niestety musiał paść. No i teraz patrzcie, ja wam chcę pokazać. Proszę bardzo, tu nie ma niczego. Tu jest po prostu zwykłe gniazdko. Prądnica. Silnik parowy. No i co, słuchajcie, do tego. Opatrzyłem się, co było wykorzystane. Słuchajcie, oryginalna ładowarka Nokia. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Z USB. Nie ma jakichś wynalazków, jakichś cudów, nie wiadomo czego. Po prostu normalna ładowarka, czyli możemy tą energię uzyskać w niewielkim stopniu. Kurde, jakie gorące. W każdym razie, słuchajcie, jak filmik się podobał i komuś się to przyda, no to słuchajcie, łapka w górę, subskrypcję włączamy, budujemy własne silniki, własne prądnice. Z własnego doświadczenia wiem, że fajne takie rzeczy wychodzą. No i słuchajcie, do zobaczenia w jakimś tam następnym filmiku. Także jak możecie, to budujcie, a przekonacie się, że ma to sens. No i dzięki, do zobaczenia.